Posłuchajcie, ludkowie, co ja wam opowiem o rodzinie z tej dobrej ziemi, co w Zakliczynie osiedli. Słuchajcie, jak tu żyli. Proszę, proszę. Dzień dobry, pani Janie. Dzień dobry, proszę siadać. Zapraszam. Cieszę się, że zgodziła się pani udzielić mi wywiadu. No, nie wiem, po co pani chce wracać do tamtych czasów i też nie wiem, czy ja wszystko dobrze pamiętam. Jest pani wnuczką Janieli Powrozik. Pamięta pani jeszcze babcię? O, proszę pani. Bardziej wiem o babci z opowiadań mamusi i ludzi. To były bardzo trudne czasy, kiedy babcia się rodziła. Spróbujmy więc wrócić razem do tych czasów. Matusiu moja,
śpiam teraz trzy dziołchy. Tak do Bóg, to i dobrze żyć. Śpi, Janielcie, śpi, bo ja do kłosiorzy muszę iść. Uśni, że mi uśni, albo mi urośni, przydo się sokole wygnać wołki w pole, kołyzę się kołys od ściany do ściany. Uśni, że mi uśni, dzieciaku kochany. Kołyzę się, kołys, kołysko lipowo. Nie chcecie dziecino, pon Jezus uchowo. Słuchowo Duch Święty unosi Najświętszą Panienką, za Tobą tu prosi. Kołyzę się, kołys, kołysecko z lipki, niech ci na weselu dziecko grają skrzypki. Luloj, zemi, luloj, siwe łocka stuloj, siwe łocka stulis, do mnie się przytulis. Czy może mi pani opowiedzieć, czy życie dziecka na wsi to była tylko praca w polu i wokół gospodarstwa? Wie pani, w większości tak, ale dzieci szukały sobie same zabaw. Coś tam usłyszały u dorosłych, coś podglądnęły i powstawały naprawdę bardzo ciekawe zabawy i bardzo często ze śpiewem. Thank you.
Posłuchajcie, ludkowie, co ja wam dziś opowiem o rodzinie z tej dobrej ziemi. Co w zakliczy nieosiedli, słuchajcie, jak tu żyli. Posłuchajcie, ludkowie, co ja wam opowiem o rodzinie z tej dobrej ziemi, co w zakliczynie osiedli. Słuchajcie, jak tu żyli. Cegło! Wilka złego! A gdzie łąc?
Oj, pasę, ja pasę, bydę go zalać.
ojcze to mu opowiem, tylko ojcu mnie go będzie zajął, to opowiem. Tam na górze pod lasem, na sterniku trochę, mieszkała se ta kobieta. Zaradno była strasznie. Cztery chłopów pochowała. Ale majątku to ona miała, waski ojciec tyle miał. No i słuchajcie, ale się tak jakoś się podział u tej baby zeszło. Coś im zaczęło wszystko uciekło. Co wy tu robicie, ty? Siadajcie! No i słuchajcie, jak i ten majątek zaczął uciekać, u nas to tak myśli. Co to jest przeciw jo tako robotno, jo tako oszczędno, nawet piątego chłopa z nim No i myśli, ale gdzieś ich dwie kumosie ich zradziły, se w sąsiedni tam wsi jest taki chłop, co tu radzi, jak se poradzić z tym wszystkim. No i ona posłała, wybrała się. Przysła do tego chłopa, no i godą mu, co to tam ze jej wszystko zginie, i znikło, i mają się ubywo, nie? On godo tak myśli, dropie się po tej łysiej głowie i słuchajcie godo, jo! Poszedł do komory, przypomniał sobie, co się było i przyniósł skrzyneczkę. Babka patrzy na tę skrzyneczkę. A robi go to tak. Babko, w nocy nie śpicie i no jak wszyscy już będą spać, to wy z tą skrzyneczką tak po tym majątku się przechodźcie. Tylko pilnujcie skrzynki, bo skrzynka droga. No i babka pierwszą noc. Krzątą, łomie ją, lubi se drzymła, ale myśli nie, ostatnie. No i przysła taką późną noc, no i z tą skrzynką posła, ale wiecie, tam od stodoły, nie, tam posła z tamtej strony. A tam, słuchajcie, Żyd z wozem, a chłop temu Żydowi do wozu ładuje z wozem. Jak ją spatrzył i tak ten chłopina szybciej niż zaradyło, rozładował to zboże. No i z tym sposobem do sąsieka wróciła z wozem. Żyd przeprosił babkę, no i babka spokojnie, no i z tego wesła dwa razy i się wyszła do małpy. Drugą noc babka Zeko wzięła skrzynkę, ale go to tam nie pójdę się ustąpić. Pójdę tam, wyjdę z tylnymi drzwiami, tam wiecie, od łobory, nie? No i pójdę tam i zajdę. No i idzie. A tam, słuchajcie, jakiś puter noga, no zimnioki z piwnicy wynosi. Jak zaś zadzwoniła ta skrzynecka, tak chłop w nogi i zimnioki potracił. A jej z babka po ciemku pozbierała zimnioki, no i... No, trzecią noc została, myśli, no trzeba iść, pilnować. Dobrze jest, no zboże jest, zimnioki są, wszystko jest. Na trzecią noc poszła, ale z tyłu chałupy. Tam miała piwnicę. A w tej piwnicy nie musicie wiedzieć, co było. Ale pilnować trzeba było. No i babka idzie ciuteńko, tak babunia, tak po ciutku słabo. Z tą skrzyneczką. Ale skrzynka zazwiercała, a tam i no w krzokach jeden rumor. Jakiś idiot potracił flat, etnocy się, te skarby z piwnicy się potłukły. No ale babka pozbierała, co zostało całe i wrócił. Słuchajcie, na czwarty dzień, jak wszyscy do niej ten chłop wrócił o tych skrzyneczki, nie? I go do i tak, babko, ładajcie mi skrzynkę. A babka go do nie, bo ja całej mamie to gratuję. A on go do babki. Ej, babko, wyście to są głupie. Naprawdę. Ta skrzynka to ino tak była dla was. Weźcie se tamtego kija bukowego i w nocy ze 3-4 razy się przejdźcie. I majątek będziecie tysnieć. Nie czas spać i pilnować. Tak było, słuchaj, Jasiek z tą skrzynką i z babką. A teraz do roboty idziemy. Koniec. Babko, a skąd wy tutaj robicie? Jasiek. Jak będzie znów tyle lat, co babka, to ty jeszcze będziesz wiązy wiedział. Ale na razie ci wystarczy. Do roboty, łatwiej do mną! A opowiedz nam jeszcze, jak żeś posła do tego lasa. Ty to mnie tak zagadujesz, dają tyle roboty, chłopy przyjdą. No opowiem ci.
trzeci skocył, burkę zmacył i sam utonął. A dalej ci nie opowiem. Do roboty, dziadu syny, do roboty! A Mary, w ogóle ja nie mam! Dzisiaj tak opiekną! Z Maryśką się marnujecie, do ogrodu kwiatki nazbierać i na wionek! I to pierun! Wesoło, tym smutno wszystko im zaskłodzi. Wesoło, tym smutno wszystko im zaskłodzi. Kiedy jest wesoło, mówią, że nie spłocho. A kiedy się smucę, mówią, że się kłocho. A kiedy się smucę, mówią, że się kłocho. W ten czas jo wesoło, w ten czas zowie śpiwo. Na ramieniu swego chłopcyny spocywą. Na ramieniu swego chłopcyny spocywą. Janiela, na czym ty spocywą? Ej, Janiela, Janiela, a w ogóle? Co wy tu robicie? Miałeś te dźwięki i miałeś się iść. Dzisiaj taką noc. Nie chcą mnie w ojce puścić. Janina, chodźcie z Maryśką, ja mam coś łodzi. Ja jak młoda była, fejdź, ja tyle razy uciekałam. Przez łok jednecku, łojce zastali, a ja cmyk, no, dźwięki, nie? No, słuchaj. Zrobimy tak. Maryśka, ty pójdziesz do stodoły na siano spać, a ty normalnie po łapki tam lygaj i śpi. Ja cię tyrkno, jak matka zrobi tak. Dobre? Ja cię tyrkno, a ty wtedy szybko przez to łokienecko, co ja ci otwarte zostać. Dobre? No to chodź, pójdę.
Posłuchajcie, ludzkowie, co ja wam dziś opowiem. Panie Danielu, czy to wtedy pani babcia po raz pierwszy się zakochała? Tak, po raz pierwszy i ostatni. Oni się bardzo kochali, ale niedługo mogli się tym szczęściem cieszyć, bo na jesień tego samego roku na rynku w Zakliczynie usłyszeli obydwoje bardzo smutną wieść. Na podstawie konskrypcji i realizując ciężary wojskowe dla Galicji Zachodniej, wzywa się do stawienia przed komisję wojskową w cyrkule tarnowskim Jana Powroźnika, zamieszkałego w Zakliczynie celem asertunku da Aremii jego cesarskiej mości Franciszka Józefa, cesarza Austro-Węgier. Powroźnik Jan zostaje powołany do artylerii ze względu na wzrost powyżej 1,56 m. Każde, kto pomagałby w uchylaniu się poborowego do służby, zostanie ukarany konfiskatą mienia. Podpisano Bürgermeister Johann Klopp. Thank you.
tobą, sypą mi sobie, jak mezeli z sobą. Sypą mi sobie, jak mezeli z sobą. Kochali my się, jak gąbki w parze. Kto nos rażący, niech go Pan Bóg wskaże. Kto nos rażący, niech go Pan Bóg wskaże. Wsiada na konia ze swoimi braty, tak być ze wejce, to daj mi ochoty. Ach, być ze wejce, tutaj miło koty, wsiadam na konia i Jezuska w przemieniu. Pamiętaj, dziewce, o moim imieniu. Pamiętaj, dziewce, o moim imieniu. Roku Pańskiego 1914 Jasiek na wojnę wyruszył. Wojował przez 3 lata. Po odniesionych ranach na froncie włoskim dostaje się do szpitala polowego. Komisja wojskowa zwalnia go z pełnienia dalszej służby. Na wiosnę Jasiek wraca do domu. Janiela czekała na niego. Czem prędzej dochodzi do zmówień. Na drugą niedzielę po Wielkiej Nocy urządzili weselisko. Dróżki, dróżbowie i kumoski bawili się przed nią. Słuchajcie, ludkowie, co ja wam opowiem o rodzinie z tej dobrej ziemi, co w zakliczynie osiedli. Słuchajcie, jak tu żyli.
Posłuchajcie, ludzkowie, co ja wam dziś opowiem o rodzinie z tej dobrej ziemi. Co w zakliczy nie osiedli. Słuchajcie, jak tu żyli. Słuchajcie, ludkowie, co ja wam opowiem o rodzinie z tej dobrej ziemi, co w zakliczynie osiedli. Słuchajcie, jak tu żyli.
Zielonym gają, słowiki wieją. Powiedz mi, moja miła, czy ty będziesz moją? Powiedz mi, moja miła, czy ty będziesz moją? Maryśka, Zośka, Józek, chodźcie, zachowujcie się, walczyka! Chodźcie! Chodźcie! Do tkani! Na tej żoną stronę.
owsianem woda, gdzie się podziała twoja uroda. Twoja uroda po świecie chodzi i ładnie słowo za sobą wodzi. Thank you.
Pani Janielo, to wesoło było na tym weselu u pani babci. Oj, dużo by jeszcze opowiadać. A babcia mieszkała z dziadkiem u swoich rodziców? Zaraz po weselu mieszkali u rodziców dziadka. Ale że dziadek był chłopem robotnym i dostał jeszcze dużo lasu w majątku, to szybko postawili swój dom. To tylko pozazdrościć takiego życia. Czy ja wiem, proszę pani, nie ma chyba za bardzo czego zazdrościć. Babcia miała trudne życie, dużo pola. Dziadek ciągle w lesie robił, w domu dzieci wszystkich było 11, bo dwoje zmarło, jak byli maluszkami. A babcia sama przeżyła zaledwie 68 lat. Pogrzeb miała piękny, tyle ludzi przyszło ją pożegnać. Jak to mamusia opowiadała, Bóg babcię kochał, bo ona dawała tyle dobra ludziom, a to dobro wracało do niej.
mogła się bez końca chwalić. Bez usłysza Pana naszego. Amen. Pamięci Janiela była dobrą kobietą. 9 dzieci urodziła. Panu Bogu była wierna. Dzieci do Pana Boga prowadziła. Będzie jej nam tu brakło. Ale wierzymy, że tam u Pana Boga w niebie poszła powietrzną nagrodę. I wszyscy kiedyś razem z nią tam się wspólnie spotkamy. Niech ta nadzieja wciąż trwa w nas. Pocieszajmy się w duchu wiary, aż do tego dnia, kiedy sami spotkamy się w Bożym Królestwie ze świętej pamięci Janiela. Amen. Amen. Pani Janielo, musi być Pani dumna ze swoich korzeni. To prawda. Dumna jestem, że noszę imię po swojej babci. Nie mam co prawda tyle zapału, co ona, ale kocham wieś i życie na niej. Widzi Pani, dlatego też z mężem zostaliśmy tutaj i mieszkamy w Zakliczynie. Ojej, ale już się zasiedziałyśmy długo. Dziękuję Pani za tak ciekawą przystoję. Przy dobrej rozmowie to i czas lepiej płynie. Niesie ona bardzo dużo na pewno do mojej pracy doktorskiej. Aż się cieplej na sercu zrobiło. Jeśli Pani pozwoli, to przyjadę do Pani jeszcze porozmawiać o Pani dziadku, który oprócz tego, że był gospodarzem, to był też artystą, bo rzeźbił figurki do przydrożnych kapliczek. Dziękuję i do zobaczenia. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Co ja wam opowiem o rodzinie z tej dobrej ziemi, co w Zakliczynie osiedli. Słuchajcie, jak tu żyli.